Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pojęcie się zarazem Maksymilian Marek, Teodor Kłęk. A przed nami fenomenalny meczek się zapowiada. Daniel Darowski, widzimy po naszej lewicy. Ubrany tutaj w czarne barwy marki Pacific, jednego z naszego sponsora. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich innych naszych sponsorów. Oprócz naszego dostawcy piłek, naciągów, owiek i akcesorii, Pacific, również Kuna, Time Trend, Lacoste, Wine Bureau, PZ Book, drukarnia Triada, PDK Live. Bez was te turnieje nie miałyby prawa się odbyć, ponieważ organizacja turniejów zimowych czasami bywa ciężko, właśnie z waszą pomocą materialną i duchową udaje nam się wiązać ten zimowy cykl razem. Teraz zobaczymy technika serwisu Daniela Darowskiego, co ten mocny chłop potrafi. Wildner tu teraz Michała dobrze wszedł pod piłkę i widać, że jest zmotywowany, jest zmobilizowany i tają skóry nie sprzeda. O, teraz Ramo uderzył, ale piłka w grze. Próba minięcia, dobrze, Daniel Darowski teraz wszedł pod piłeczkę tym nadgarstkiem, zawinął i bez szans tutaj Michał Stanosz. A ja teraz no widzimy, że Daniel jest przygotowany solidnie. Mocny początek tego dobrze zbudowanego chłopa. I 30-15 obecnie mamy na taśmie. Dobra akcja. A Michał Stanosz troszeczkę za krótko tym lobem celował. Utrzymuje swoje podanie dosyć pewnie Daniel Darowski i wygrywa już 2-0, więc widzimy na razie te pojedynki w sesji porannej, są dosyć jednostronne, ale liczymy, że z czasem będzie coraz lepiej. No i Michał Stanosz troszeczkę niezadowolony z siebie. 23-latek ze Szczecina, mierzący 1,85 m wzrostu, grał już u nas w Poznaniu. Tam wyszedł z grupy, ale niestety w 1-16 przegrał z Janem Marcinkowskim. Ładny teraz forehand po krosie. Ale Darowski nie zwalnia tempa i
mocno cały czas tutaj atakuje. Widać, że to niego agresywny tenis i mocarne umięśnienie ciała przynoszą efekty. Mamy już, proszę Państwa, 3-0, więc nie zwalnia tempa Daniel Roski. Widzimy, że mówił mi tutaj tak w sekrecie, wam powiem, że rano jadł dobre witaminki, więc chyba możemy się spodziewać, że Daniel jednak tutaj nie gra zbytnio. To się mówi naturalnie, że pewne takie witaminki ulepszające stosuje, czy to przy grze w tenisa, czy to w siłowni. Widzimy, że Daniel lubi takie właśnie, jak to się mówi, witamina X. Ale bardzo dobrze, bo naprawdę jak się patrzycie na żywo tego chłopa, no to jest jednak kawał byka. Mógłby w tartaku rąbać drewno dniami i nocami, bo masa jest konkretna.
I pierwszy set gładko padł tutaj mocarnego Daniela. Widzimy, że Michał Stanosz, chudziutki chłopak, na pewno lepiej wydaje mi się, że porusza się od Daniela, ale na pewno brakuje mu czasami tej siły, tej masy, tego konkretnego uderzenia, takiej bomby w łapie, której niestety nie posiada. Ale nadrabia innymi walorami, takimi jak szybkość, zwinność, inteligencja. Oj, oj, ale teraz się zabawił przy siatce. Mógł to skończyć, Michał, niestety nie zbyt dobrze ten nadgarstek pociągnął i dlatego troszeczkę błąd, jak to się mówi, taktyczny. I podwójny błąd, niestety. Kończ nam tego gema. Wydaje się. Nie. Bo jednak jeszcze nie. Przepraszam. Jeszcze tutaj Michał Stanosz walczy, ale będzie musiał troszeczkę przyspieszyć tą grę, aby dorównać mocno uderzającemu Danielowi. Widzimy teraz wejście w kort. No i na instynkt, jak czołg wchodzi, proszę Państwa, potąpił Daniel Drowski. Nie kalkuluje teraz tylko mięśnie. Po prostu prowadzę go do zwycięstwa i na razie 5 gemów. Wszystkie padły jego łupem. Niesamowity. Jest. Dzisiaj Daniel Drowski przygotował się do tego meczu fenomenalnie. Może to jego te specjalne witaminki pomogły takiej dobrej skuteczności.
No i już mamy 2 do 0 w drugim secie, także 6 gemów, wszystkie pod łupem Daniela. Idzie jak burza, chłopak z Krakowa. Może przypomnimy jego osiągnięcia, jakich dokonał w polskiej lidze tenisa, a są to jego pierwszy turniej. Były to eliminacje w Gdańsku, gdzie doszedł aż do ćwierćfinału, naprawdę walczył bardzo dzielnie, ale niestety w ćwierćfinale dopiero odpadł z Pawłem Madajewskim. Bardzo dobrze mu tam szło w Krakowie. Potem lekkim turnieju przegrał z Bartoszem Micherem i w wielkim finale Polskiej Ligi Tenisa nie udało mu się wyjść z grupy. Także parę turniejów już u nas ma zaliczonych i widzimy, że nie przestaje grać ten czołg z Krakowa. Brawa, teraz ogromna dla Michała Stanosza. Pokazał pazur ten chudziutki zawodnik ze Szczecina. Troszeczkę teraz przytrzymał piłę w grze. Solidnie przygrał. Bardzo ładne forehandy po krosie i wygrał tą wymianę. Także brawa, bo pokazał, że potrafi grać tenisa i jeszcze nie jedną bombę nam zasadzi. Teraz ważny gen dla niego, jeżeli utrzyma podanie, no to będzie w grze i kontakt pozostanie, także kibicujemy teraz Michałowi, aby ten mecz jeszcze chwilkę potrwał, ale teraz troszeczkę za bardzo spóźniony. Panowie, 2-1 jest? Proszę Państwa, niestety parę dobrych zagrań Michała Stanosza nie wystarczyły mu na wygranie gema, no i niestety 3 do 0 mamy już. I ten mecz chyba będzie biegł ku końcowi, ponieważ naprawdę solidnie wyglądający Daniel Dorolski, fizycznie przygotowany idealnie, raczej nie da rady tutaj się złamać jakoś, ale zobaczymy. Michał Stanosz może jeszcze coś powalczy.
już Państwo widzimy teraz, no, ciężka przeprawa Michała Sanosza. A ze mną jest Maciej Decowski, który tutaj sobie lekko drzemkę przyciął. Macieju, powiedz mi, co tam porabiałeś? Masz piękną fryzurę. Czy byłeś u fryzjera teraz? Nie, nie byłem u fryzjera. Fryzurę mam od rana, jednak nie zwróciłeś na nią uwagi żadnej. Maksymilianie, nie robiłem drzemki, rozstawialiśmy turniej, jak ma wyglądać. Promowaliśmy wśród zawodników, mówimy im, żeby udostępniali tę transmisję na swojej tablicy. Ci posłusznie to robią, albo oddają telefon w moje ręce i ja operuję ich telefonem i udostępniam transmisję. Już w pewnym momencie osiągnęliśmy rekordową liczbę 13 widzów, więc cieszymy się, że jesteście z wami. Wszystkich traktujemy bardzo serio. Dziękujemy, że jesteście z nami. Udostępniajcie. Prosimy was o to, abyście dołączali do transmisji. W tym czasie toczy się pojedynek między Fuczowiczem a Federerem. Jest 2-1 dla Szwajcara. I koniec pojedynku pomiędzy Danielem Darowskim a Michałem Stanoszem. 4-0, 4-0 wygrywa krakowianin i melduje się w 1/8 finału. Już za moment Maksymilian Kłęk przeprowadzi wywiad z Danielem, z człowiekiem ze stajni Łukasza Pułka, czyli firmy Pacyfik. Już za moment ten wywiad.